No witajcie, z tej strony Sebastian. Już jakiś czas temu obiecałem, że będę nagrywał takie filmiki, w których będę odpowiadał na wasze komentarze, takie najbardziej popularne. No i czas, żeby to w końcu zrobić. Na końcu tego filmiku zrobię panoramę, zobaczycie gdzie jestem, bo teraz macie zagadkę, możecie się zastanawiać w międzyczasie, gdzie on Holender jest. Jedyne co powiem, no to okej, jestem teraz w Dubaju, ale okoliczności tutaj przyrody zobaczycie pod koniec filmiku. Chciałem odpowiedzieć w tym filmiku na komentarze z wielu filmów, ale to nie przejdzie, dlatego że te filmiki byłyby zbyt długie, a nie każdy jest zainteresowany na przykład odpowiedzią na pytania, na komentarze, które są powiedzmy pod Londynem. Bardziej go interesuje to, co jest pod jakimś konkretnym filmem, a nie pod różnymi filmami, prawda? Głównie dlatego, że może chcecie znaleźć swoje komentarze i ten taki film oglądać. Dobra, słuchajcie, przejdę do rzeczy. Jak zwykle to będzie bez cięć, więc jak strzelę jakąś gafę to z góry, przepraszam, ale jak wiecie, ja nigdy nie stosuję cięć, chyba że coś naprawdę głupiego się wydarzy, na przykład nagram tak, kiedyś nagrałem samochód, który był, którego nie mogłem nagrać, musiałem go wyciąć, to wtedy jakieś cięcie robię, ale jak strzelam jakąś gafę, popełniam pomyłkę, zostawiam to, bardziej naturalnie wtedy jest, prawda? Dobra, jedziemy po kolei, więc to będą komentarze do filmu, który nazywał się Będę szkolił muzułmańskich żołnierzy. I od razu mówię, że mam tutaj karteczkę, której sobie zapisałem tych kilka najpopularniejszych komentarzy. Nie miałem tutaj za bardzo jak wydrukować całości, więc nie mam dokładnie słowo w słowo napisanych tych waszych komentarzy, ale będę mówił, kto napisał i ogólnie o co chodziło w tym, jaka była, no o co chodziło w tym komentarzu, dobrze? Zaczniemy od Woziu TV. Woziu TV przez V pisane. Napisał, że brakuje mu vlogów ze Stanów Zjednoczonych oraz gdy nagrywałem jeszcze z Agnieszką. Wiecie, życie ma się tylko jedno i ja nie żyję z YouTube'a, ja muszę myśleć o swojej przyszłości, o przyszłości rodziny. I w Stanach Zjednoczonych co prawda zarabiało się dosyć dobrze, ale to było tymczasowe, w sensie, że tam było bardzo mało wyjazdów. Akurat trafiłem na taki okres w Stanach, że był kryzys, to jest raz, a dwa, to branża, w której pracuję, dosyć słabo przędnie w Stanach Zjednoczonych. Naprawdę to, co ja robię, w Stanach miałem bardzo mało wyjazdów i byłem tak naprawdę, no praktycznie deficytowy, tak? Ja tam bardziej chyba przynosiłem stratę niż jakiś zarobek tej firmie. Co prawda oni potrzebują mieć tam serwis, ponieważ jako firma globalna muszą mieć serwisantów na całym świecie, ale bardziej się opłaca latać do Stanów Zjednoczonych, z Europy, aniżeli trzymać tam kogoś cały czas i płacić nawet jak nigdzie nie pojedzie, prawda? Więc tak naprawdę, bo nie wiem czy o tym wspominałem, ale miałem tak naprawdę dwie propozycje, tak? Pierwsza była taka, że słuchaj Sebastian, no zwyczajnie nie opłaca nam się Ciebie tutaj trzymać jako serwisanta, więc masz do wyboru, albo wracasz do Europy, ponieważ tam czeka na Ciebie stanowisko, albo zostajesz w Houston i obejmujesz kierownictwo nad takim działem serwisowym całym, który jednak nie byłby związany tylko z tym, co ja robię, czyli nie tylko z NDU, z azotami, ale także HVAC, Fire Protection, Water Misty, jakieś deck foamy, chemia nawet na statkach, czyli większe takie spektrum serwisowe. Minus jest taki, że ja nie lubię jeździć do biura. Zdajecie sobie z tego sprawę, że nawet nienawidzę jeździć do biura, jeżeli to nie jest konieczne, to nie jeżdżę, a jakbym miał to stanowisko, to słuchajcie, w biurze, bo musiałbym wtedy na stałe zamieszkać w Houston, prawda? I tak, pierwszy jako kierownik muszę być pierwszy w pracy, a wychodzę jako ostatni. Więc siedzę minimum te 10 godzin dziennie w biurze. Wracam potem do domu i co tam? Houston jest tak naprawdę płaskie i dosyć nudne, nie oszukujmy się, prawda? Ja stwierdziłem, że to nie jest jednak życie dla mnie. Nie podróżowałbym tyle, co teraz. Teraz wciąż podróżuję po całym świecie. Gdybym został w Stanach Zjednoczonych i gdybym dalej pracował właśnie tam, gdzie miałem pracować, tak, gdybym przyjął tą propozycję, to ewentualnie raz do roku ja bym sobie pojechał gdzieś na wakacje, to tyle. A teraz dzięki temu, że wróciłem do Europy, założyłem własną działalność. To po pierwsze zarabiam lepiej niż zarabiałbym w Stanach Zjednoczonych, a po drugie wciąż podróżuję po całym świecie i po trzecie mam własną działalność gospodarczą, czyli coś, co mi się zawsze marzyło. Tak? Każdy powinien przynajmniej spróbować założyć własną działalność, żeby wiedzieć jak to jest, a nie całe życie w jakiejś korporacji pracować dla kogoś. Bo przynajmniej jeżeli nawet mi nie wyjdzie, ta firma się nie rozwinie, nie będę zarabiał naprawdę dużych pieniążków i tak dalej, nie będę zatrudniał dziesiątek ludzi, to przynajmniej będę wiedział, że spróbowałem i dlaczego się to na przykład nie udało. I na chwilę obecną muszę wam powiedzieć, że z tego co widzę, największym problemem takiego naprawdę mikroprzedsiębiorcy jak ja, wiecie co jest? Podatek dochodowy. Naprawdę, ponieważ
to, co jak ja na przykład zarobię 20 tysięcy, wystawię fakturę na 20 tysięcy w ciągu miesiąca, tak? To z tych 20 tysięcy od razu odpada 4 tysiące, ponieważ to jest podatek dochodowy 4 tysiące i kolejne 4 tysiące tak naprawdę odpada jeszcze, bo jest VAT trzeba zapłacić, tak? Za wszystko za co kupuję. Czyli te 20 tysięcy w fakturę, którą wystawiam, ona nie jest warta 20 tysięcy, tylko jest warte o te 4-8 tysięcy mniej. Czyli nagle zostaje mi 2, tak bym miał 12 tysięcy tego do dyspozycji. Pomijając fakt, że mam bardzo dużo różnych kosztów i nie mogę tych kosztów wliczać w koszty, ponieważ to nie są koszty uzyskania przychodu, tylko koszty, które każdy musi ponosić, prawda? Tylko, że Urzędu Skarbowego to nie obchodzi, że z tych 20 tysięcy, od których ja płacę podatek dochodowy, tak naprawdę nie zostało mi 20 tysięcy, tylko na przykład mi zostało 10 tysięcy, tak? Bo trzeba opłacić, jak wiecie, ja jestem dosyć chorowita, Agnieszka dosyć chorowita, trzeba jeszcze oprócz tego opłacić mieszkanie, więc naprawdę dużo pieniążków idzie na rzeczy, których nie mogę wliczyć w koszty. I co jeszcze istotnego, bo ten temat chciałbym tak dokończyć, bo słuchajcie, są osoby, które bez wahania w sytuacji, gdy jest na przykład jakiś kryzys finansowy, no to sięgają po jakieś wsparcie, tak? Czyli zaraz korzystają z jakichś stron internetowych, gdzie proszą o pomoc finansową. Ja nie żyję z YouTube'a, to jest naprawdę jakieś tam groszowe sprawy są i wiem, że gdyby moje zdrowie, albo zdrowie Agnieszki jeszcze bardziej się posypało, a wiem, że czekają mnie duże koszty właśnie związane z tym zdrowiem, to wiem, że ja nie mogę liczyć na żadną pomoc. Dlaczego? Bo słuchajcie, ja nie jestem śliczną małą dziewczynką, ogólnie nie jestem śliczną kobietą, która jak się tam, nie wiem, smutną minę zrobi, bo jakąś krzywdę ktoś jej zrobił, czy coś takiego, uśmiechnie się tego, to nagle wszyscy jej wysyłają donaty, tak? Bo taka jest, bo zobaczcie, że jak ktoś jest piękny, no to ma łatwiej dostać jakiekolwiek donaty, tak? Ja nie jestem śliczną dziewczynką. Oraz kto jeszcze dostaje? No patologia. Nie jestem z rodziny patologicznej, nie chleję wody, nie biję matki i tak dalej. A takie osoby są teraz bardzo popularne, czy na streamach, czy na YouTubach. I takie osoby nie mają żadnego problemu, żeby jakiekolwiek tam donaty dostać. Jak ja bym teraz na przykład zrobił jakąś kampanię i poinformował, słuchajcie, potrzebuję, nie wiem, 100 tysięcy, dlatego że posypała mi się sytuacja, kłopoty właśnie zdrowotne i tak dalej, bez waszej pomocy wyląduję na bruku, nie mam szans, żebym cokolwiek tak naprawdę od was otrzymał, może jakieś tam groszowe sprawy, dlatego z tych powodów, na których wspomniałem. I właśnie dlatego, wybierając moją taką ścieżkę, w jakim kierunku mam iść, tak, zdecydowałem się na pracę, na karierę, a nie na YouTube'a. Bo faktycznie, gdybym myślał bardziej poważnie o YouTubie, no to zostałbym w Stanach, więcej nagrywał, ładniej nagrywał, lepiej nagrywał, ale tak mówię, jak coś się sypie, to bym źle bardzo na tym YouTubie wtedy wyszedł. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Dobra, teraz będą trzy komentarze, jakby naraz przeczytam, dlatego że one są dosyć ze sobą związane i jak będę odpowiadał, to ta odpowiedź będzie się pokrywała. Tomasz W. Stwierdził, że jestem hipokrytą, ponieważ wcześniej nie lubiłem wszystkich ciapatych. Pamiętajcie, że chodzi o ten filmik, będę szkolił muzułmańskich żołnierzy, tak? Potem Frotecka, mów po angielsku, szanuj się. Tylko może tak krótko, jestem hipokrytą, ponieważ wcześniej nie lubiłem wszystkich ciapatych, a w tym filmiku powiedziałem, że będę z nimi współpracował. Frotecka, mów po angielsku, szanuj się. Tutaj chodziło o to, że stwierdziłem, że będę się z nimi widział assalamu alaikum, tak? Czyli że jadę do nich, będę się witał z nimi w ich języku. Oraz Dawid K., sprzedałeś się, kiedyś ciapaty, teraz pracodawca. Fajnie, że ten temat poruszyliście, dlatego że muszę wam coś wszystkim uzmysłowić. Zauważcie, że bardzo mocno forsuje się albo lewicę, albo prawicę. Tak jak w Stanach, republikanie, demokraci. U nas właśnie albo PiS, albo PO. Nie zostawia się nam za bardzo alternatywy. A ja jestem patriotą, mam poglądy prawicowe, ale nie jestem jakimś nacjonalistą, tak jak na przykład Tomasz Lis, takich jak ja nazywa faszystami i tak dalej, tak? Uwierzcie mi, że ja dla dobra stosunków polsko-pakistańskich, czy też katolicko-muzułmańskich zrobiłem więcej niż Tomasz Lis i jego Newsweek przez całe swoje życie. Ponieważ ci żołnierze, którzy są na tym statku, tak, na tym okręcie wojennym, na którym ja uruchamiałem system, uwierzcie mi, że żaden z tych żołnierzy do Polaka nigdy nie strzeli. Każdy z nich szanuje teraz katolików, szanuje Polaków. Ciekawy jestem, który właśnie z polityków może takie coś powiedzieć, że zrobił coś dla dobra pomiędzy właśnie katolikami i muzułmanami, czy pomiędzy Polską a Pakistanem. Ja takie coś zrobiłem.
Jak wygląda, tylko jeszcze wracając do tego, jestem hipokrytą, ponieważ wcześniej nie lubiłem wszystkich ciapatych. To nie jest prawda, że ja wcześniej nie lubiłem wszystkich ciapatych. Prawdą jest to, że naprawdę bardzo wielu muzułmanów jest toksycznych. Z tym, że dzięki moim podróżom ja potrafię rozróżnić tych toksycznych muzułmanów od tych normalnych. Tam, gdzie byłem, czyli w Karaci, naprawdę miasto bardzo muzułmańskie, tam nie wiem, 99% bodajże to są właśnie muzułmanie, szyici i sunici żyją ze sobą w zgodzie. Nie tępią się tak gdzieś tam, nie wiem, w Syrii czy gdziekolwiek indziej. Oni ze sobą współpracują, szanują się i tak dalej. Oni okazali mi szacunek i ja im okazałem szacunek. Dlaczego wspomniałem o tej lewicy i prawicy? Dlatego, że lewica pozwala na to, żeby na przykład muzułmanie i tak dalej przyjeżdżali Europę i żeby narzucali nam swoją religię, swój sposób bycia, jeszcze im to wszystko finansujemy i tak dalej. Prawica skrajnie w drugą stronę, zupełnie się odciąć od tych muzułmanów, nie współpracować z nimi, bo to zło wcielone. A ja uważam, że jest jeszcze trzecia droga, taka właśnie pomiędzy. Czyli jeżeli ja jadę do kraju muzułmańskiego, szanuję ich religię, szanuję ich kulturę i współpracuję z nimi na stopie biznesowej, nie mieszając to właśnie religii, jeżeli to nie jest jakieś tam konieczne, tylko zachowuję się świecko, że tak powiem. Czyli coś pomiędzy. Ale tego samego oczekuję od nich. Czyli jeżeli muzułmanie przyjeżdżają do Europy, nie wprowadzacie tutaj żadnego prawa szaria, niczego takiego. Akceptujecie nasze prawo, naszą kulturę. I to są zdrowe zasady takiej koegzystencji. I to właśnie chciałem wam przekazać w tamtym filmiku. Że nawet ja, ktoś, kto ma poglądy prawicowe, jestem w stanie pojechać do kraju muzułmańskiego i współpracować z tymi ludźmi, ponieważ ja nie czuję do nich, broń Boże, żadnej nienawiści. Ja wszystkich ludzi traktuję tak samo. To, czego nie lubię, to tych muzułmanów, którzy przyjeżdżają do Europy, uchodźców, tak? Oni nie są uchodźcami, tylko są imigrantami ekonomicznymi, czyli udają uchodźców, przyjeżdżają, gwałcą nasze kobiety, tak? Mordują naszych mężczyzn, biorą zasiłki za lenistwo i tak dalej. Tych osób nie szanuję, a broń Boże tych muzułmanów, którzy uczciwie pracują. Zdajcie sobie z tego sprawę. Mów po angielsku, szanuj się. I właśnie to jest, dlatego mówię, że te odpowiedzi będą się pokrywać. Ja mówiłem częściowo, wiadomo, że większość, mówiłem do nich po angielsku cały czas, ale chociaż na tyle mogę okazać im szacunek, że jak ktoś się do mnie przywitał, bo ja nie byłem na tyle, powiedzmy, odważny, czy tam, nie wiem, że ja do nich pierwszy jakby assalamu alaikum nie mówiłem. Ale jak ktoś do mnie powiedział assalamu alaikum, to ja mówiłem, odwraca się, mówi alejkum salam wtedy, tak się odpowiada, bo zamienia się te wyrazy. Więc ja do nich w ten sposób odpowiadałem, ponieważ oni potraktowali mnie właśnie z szacunkiem i ja tak samo szacunkiem okazałem im szacunek, odpowiadając ich języku. A oczywiście pracując i tak dalej, mówiłem do nich normalnie, to jest raz, znaczy po angielsku, a po drugie, to nie jest tak, że ja mówiłem po assalam alejkum do każdego, kogo spotkałem. Nie, do każdego mówiłem hi, albo good morning, good evening, tak dalej, po angielsku mówiłem, ale jak kogoś już poznałem lepiej, takie było, taka, nie wiem, przyjaźń się między nami wywiązała, a wywiązała mi się przyjaźń między wieloma muzułmanami, to wtedy witałem się już nim w ich języku. Dawid K. Sprzedałeś się kiedyś ciapaty, teraz pracodawca. No i to właśnie to jest to samo, to co odpowiedziałem przed chwilą. Czy chciałbym jeszcze coś tutaj dorzucić? Chyba nie, bo nie chcę też, żeby ten filmik był zbyt długi, dlatego że nagrywam tutaj z hotelu. I no teraz wam pokażę, właśnie pójdziemy z kamerką, nagrywam z hotelu, łączenie jest tutaj zbyt szybkie i mam nadzieję, że w ogóle to się uda wrzucić, więc teraz wezmę kamerkę i pokażę wam gdzie jestem. Otóż jestem na basenie. To jest mój hotel, który, tak wcześniej mówiłem, jest jeszcze remontowany, dlatego czasami są tutaj hałasy i na szybciutko zrobię taką panoramę, pokażę wam gdzie, jak to wygląda. Czy tam jest basen. A tak w ogóle to jesteśmy na dachu budynku. Znaczy na niskim takim daszku. Tam w oddali Burj Khalifa. Gdzieś tam za mgłą jest bardzo słabo widać. Tak sobie postawiłem stoliczek tutaj, żeby było mnie widać. Okej, to nic, w takim razie pozdrawiam was bardzo serdecznie. I co? I postaram się też nagrać niebawem, nie wiem, dzisiejszy albo jutro, postaram się nagrać filmik, w którym odpowiem na komentarze z tych następnych filmów, tak?
Okej, dobra. Trzymajcie się. Pa, pa, hej. Jak tu się wyłączało? Gdzie ten guziczek jest? Tam.